Łaska wam i pokój od Pana Boga naszego i od Jezusa Chrystusa. Amen. 6 czerwca witam wszystkich ze stolicy Dolnego Śląska, a czy nie to jednym z haseł, które wyznaczone są na dzisiejszy dzień. W Ewangelii Mateusza, w kazaniu na górze, w 9 wierszu, tak Chrystus do nas wszystkich mówi: błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. Siostry i bracia w Chrystusie, słowo pokój bardzo często pada na ulicach Izraela. I to nie jest tylko zwykłe przywitanie, kurtuazyjne słowa, które wypowiadamy, kiedy widzimy kogoś pierwszy raz danego dnia. To jest też piękne, bardzo głębokie życzenie, bo szalom oznacza obfitość, rozkwit, dobrobyt. A więc życząc komuś szalom, pokoju, życzymy, aby w jego życiu wszystko działo się dobrze, aby wszystko dookoła niego rozkwitało, aby on żył w codziennym dobrobycie, aby czuł się szczęśliwy w tym miejscu, w którym Bóg go postawił, aby czuł harmonię z tym miejscem. A to ma się przejawiać właśnie w radości, w zdrowiu, w oddaniu, w tym wszystkim, co uważamy w naszym życiu za dobre. To znacznie więcej niż nasze rodzime dzień dobry. Ale z drugiej strony pada w rejonie, na ziemi, która bardzo często jest zaogniona, w której ludzie często patrzą na siebie źle, w której celują do siebie rakietami czy pociskami. Znamienne, że właśnie tam życzenie pokoju zewnętrznego pada tak często. Ale jest też inny pokój. Kiedy mówimy o pokoju, możemy też spoglądać w głąb siebie, myśleć o harmonii, myśleć o zestrojeniu się z tym wszystkim, co nas otacza i z tym wszystkim, co jest wewnątrz. Myślę, że współcześnie bardzo często rozumiemy pokój jako spokój, jako stan zatrzymania się w pędzie, w życiu i uspokojenia, poszukania wewnątrz siebie siły. A więc możemy myśleć o pokoju przynajmniej dwojako, jako o pokoju zewnętrznym i pokoju wewnętrznym w nas. Ale czy tak naprawdę jeden może istnieć bez drugiego? Być może odpowiedź na to pytanie przybliży nam pewna historia. Ojciec wrócił ze swojej pracy, był bardzo zmęczony, usiadł jak zwykle na fotelu i zaczął przeglądać gazetę. Myślał, że to go uspokoi, myślał, że to odgoni od niego złe myśli. Ale tak naprawdę im dłużej czytał, tym bardziej był zdenerwowany. Bo czytał o rosnących podatkach, czytał o łapówkach, czytał o aferach, czytał o morderstwach, o gwałtach, czytał o wojnach, o nowych zarzewiach konfliktu. To wszystko bardzo go irytowało i niepokoiło. A obok niego bawił się jego malutki synek, który bardzo chciał ściągnąć go na ziemię. Chciał, żeby pobawili się razem klockami rozsypanymi po całym pokoju. Kiedy któryś już raz podchodził do swojego ojca z prośbą o wspólną zabawę, ojciec w końcu w nerwach wyrwał jedną stronę gazety, na której była ilustracja ziemi, świata, podarł ją na małe kawałeczki i dał synowi, mówiąc: idź, pobaw się, ułóż ten cały świat, może tobie się uda. Syn wrócił bardzo szybko. Ojciec zaskoczony pyta: jak udało ci się tak szybko poukładać te kawałki? A synek ze szczerością odpowiedział, że ciężko było ułożyć ilustrację świata, ale po drugiej stronie była ilustracja człowieka i ona była już dużo prostsza. Chyba nie da się zapanować nad światem, jeżeli nie zapanujemy nad sobą. Nie da się roztaczać pokoju dookoła, jeżeli w naszym
sercu trwa nieustanna wojna. Siostry i bracia w Chrystusie, w pierwszą niedzielę po święcie Trójcy Bożej, dzisiaj w kościołach prawdopodobnie usłyszymy historię Jonasza, człowieka, który nie chciał iść do Niniwy, bo uważał, że tamci ludzie nie zasługują na zbawienie, nie zasługują na łaskę od Boga. W nich jest problem. Ale Bóg pokazał Jonaszowi bardzo dobitnie, że to problem jest w nim. Że to on powinien się uleczyć. Na całe szczęście jest przy nas ten, który roztacza pokój i daje pokój, który mówi: pokój zostawiam wam. Mój pokój daję wam. Nie jak świat daje, ja wam daję. I dodaję, co jest chyba najważniejsze: niech się nie trwoży serce wasze i niechaj się nie lęka. Naprawdę błogosławieni, a więc naprawdę szczęśliwi są pokój czyniący, bo noszą pokój Chrystusowy w sobie, będą nazwani synami Bożymi. Takiego prawdziwego pokoju od Boga. Zarówno na zewnątrz, dookoła nas, jak i być może przede wszystkim w nas życzę. Szalom. Amen.